zasłaniała. Bo ja ci mogę tę lampę postawić inaczej. Jak tobie będzie wygodnie? Niech będzie to papier. Tylko żebyś się nie stresowała, że wiesz, że zasłaniasz kamerę czy coś. Nie, spoko, właśnie tak się. O, nawet będzie. Bo ja też się zastanawiam, gdzie później aparat za ten. Za pispeczkę. Kloty są najlepsze. Wow. A co by było tam spray pierwszy? W sumie masz fit, a to jest taki tonik jeszcze, jest taki, on jest taki, wiesz, jest nawilżający, a to jeszcze jest taki krem nawilżający. Siłaki jeszcze trzymał, a dzisiaj już będzie drogeryjnymi, samymi produktami. Tak sobie się wymyśliłam. I jak stawię, to też w opisie, wiesz, będą wpisane po prostu wszystkie produkty, które używasz. Super. Rozmanowskie schody, nic już, nic sefor. Na każdą kieszeń. No, dokładnie. Także cieszę się, że miałaś czas i ochotę. Czas i ochotę, tylko ja się, wiesz, stresowałaś tą drogą. Ty wiesz, że ty musisz pomóc. Mama, nic się nie martw. Ty masz ładną biżuterię tych włosów, co? Taką, tak, tu mam wzorowy, nawet widzisz włosy. Od syntetyczne, bo na teatralne się nie bawię, bo to byś dobrze kosztowała. Tak. Może jak sobie są klienty, jak ktoś chce prywatnie dla siebie. Tak, już to dużo sobie już dokupują, bo niestety no, dużo klientów nie ma świadomości, jak wiesz, z tym. Szczególnie właśnie z Instagrama, z Pinteresta, jak fryzurki ściągają. To mniejszą się z doczepami niestety. Teraz mi powiedz jeszcze, jak zapalę tutaj, o, czy będzie bardzo... Okej. Okay. Nie by było trochę jaśniej. Ale tak, jeszcze na spokojnie. No teraz też miałam panią młodą tylko na fryzurkę w tą sobotę, ale już były, wiesz, makijaże, fryzurki właśnie już na wesela. Ale no ta sobota mi się taka trochę poluzowała. Mhm. Bo pani młoda, która była umówiona, dziewczyna z włosami do pasa na fryzurę i makijaż, plus świadkowa włosy do pasa na fryzurę i makijaż. No pani młoda mnie zapomniała poinformować, czy się rozmyśliła, czy co. Coś. No dokładnie, tylko wiesz, coś mi nie pasowało, bo jakiś czas przed tym, jakiś czas przed świętami było wiele na próbne. Wypisała się z tego próbnego. Potem, wiesz, zero kontaktu z dziewczyną, a napisałam, wiesz, do niej, że jeżeli nie przychodzi na próbne, to chociaż chciałam się z nią zobaczyć, bo przysłała mi takie, wiesz, delikatne, takie straszne fale, że chcę na ślub. No to już w takich długich włosach, ciężkich. Fryzura, którą mieć cały dzień, całą noc, no niekoniecznie. No więc chciałam zobaczyć, wiesz, jakie ona ma te włosy. No i z dziewczyną zero kontaktu, nic nie napisuje, nic nie odpowiada. No i tak, wiesz, to mnie już dziwiło po prostu. Mm-hmm. Kiedy jest jej ślub, no ja dociekałam. Ona do mnie wcześniej pisała na Messengerze o rezerwację, no więc ja do niej to napisałam na Messengerze. Na Messengerze, wiesz, zero odpowiedzi. No ale podała mi do rezerwacji numer telefonu. Więc napisałam SMS-a przed świętami. No też przed świętami, wiesz, miałam spory ruch. Nie odpisała. Później już jakoś Wielki Piątek. Czekaj ci zasłonię. Wielki Piątek, już wiesz, już sobie darowałam takie rzeczy. Też mam panią młodą, która mi się świeżo przed świętami umówiłam, wiesz, na, właśnie na rezerwację ślubną. Ja też z nią zgodę miałam, że po prostu wtorek, środa po świętach na spokojnie się zwolnimy, wszystko ustalimy. A już wiesz, święta, muszę sobie dać spokój. No i we wtorek po świętach sam się dzwoni. No bo tak, wiesz, się trzeba zdawać, czy ona w ogóle przejdzie tego 13 i wtedy przyjdę do pracy, siądę sobie już panu szpię, to się dzieje. A to gdzieś daleko mieszkasz stąd? Wiesz co, niedaleko, no ale to wiesz, no, nie, no, jak miałam mieć wolną sobotę, to musiała wiedzieć wolną sobotę. No fajnie, chodź do pracy. Po prostu. A już pominę to, że kilku osobom odmówiłam o ten termin. I też między innymi pani się na ślub pytała i chciała zarezerwować, wiesz, dla siebie, dla mamy, dla siostry i w sumie to też jest kasa, nie? No pewnie, że tak. No i słuchaj. Pewnie weekendy najbardziej, nie? No, no i wiesz, słuchaj, dzwonię. A to odbiera, wiesz, jakaś pani. W ogóle zdziwiona, mówię, że chciałam rozmawiać z panią Anią. Zanim sprawi przezroślą makijażu. Pewnie tamtej. A wiesz, a babka mówi do mnie, że ona nie zna żadnej pani Ani w ogóle, to jest jakaś pomyłka. Co numer? Tak. I mówi do mnie, a to pani ostatnio już SMS napisała jakąś fryzurę ślubną. Proszę do mnie nie pisać, to jest to w ogóle... Ja się zresztą nie mówię. A nie znałaś wcześniej tej kobiety? Nie, nie. No to wiesz, no to podawanie do rezerwacji czyjeś na telefonie, nie wiem, wiesz, jakiś taki numer losowy czy co? No ale no wiesz, to po co się wpisuje w sumie, no przecież nie też nie rozumiem sensu takiego zamieszania. No
napisałam sobie do dziewczyny, że mam serce, że skoro zły numer, co będę się dobijała SMS-ami, tak się do niej nie dobiję. Dam kobiecie niespokój. Nie? Więc napisałam na Messengerze, że po prostu. Tak się nie robi. I anuluję jej rezerwację na ślub. No jeszcze się mogę tak sobie anulować i nie powiedzieć, a nie wiem, przyjdzie, a wiadomo to. Ale po prostu, tylko że nie rozumiem takiej zabawy w kotka i myszkę po prostu i podawania, dokładnie podawania numeru, złego numeru telefonu w ogóle do kogoś innego. No i że po prostu będzie strata pieniędzy, bo już nie pamiętam, kiedy się to nie rozrobiłam, ale to już bardzo dawno temu. No i to szkoda. No to masz weekend walny. Nie, wiesz co, znaczy wcześniej wyjdę też, bo się jeszcze okazało, że moja Adzia jest zaproszona właśnie na urodziny do kolegi z przedszkola i już przeżywa normalnie. No się cieplę, z nich mam przyjść do paczkomatu, będzie, że będzie dobrze. Dzisiaj dopiero jest... No, dzisiaj wtorek. Wtorek, tak. No, ale tak. Ale... Więc wiesz, mam tam w sali zabaw, no ale wiesz, sama nie zostanie tak jeszcze, więc też z nią idę. A ile ma lat? Aćka 5,5. No. Ale wiesz co, do 12 będę w pracy, ktoś tam się już poumawiał nawet, także całkowicie niedziela stradna na sobotę, no ale... Korektę? Tak. Tylko o sobie. Słucham? Tylko o sobie. A tak. Domyłaś się po idiotce? Tak. No nie, nie było tak źle. Nie było tak źle. No nie wiem, się strasznie dużo tego wszystkiego. Zdjęcie mam profilowane w tym makijażu. Tak, widziałam. Tylko z metalem mam te kreski z boku. Mhm, tak. Bo to w ogóle tak przez przypadek tak to wyszło. To zdjęcie. Ładnie, ładnie było. A jak tam z Martą coś jeszcze działałaś? Wiesz co, ona wtedy się nie pytała o... Bo się wcześniej nie znamyście, tak? Nie, nie, znaczy myśmy tydzień wcześniej jeszcze tam malowałam do sesji. Na tym Roskochowie, robiła z tymi agentami. Tak, widziałam, byli nawet Dzień Dobry TVN, nie? No właśnie, nie widziałam tego w święta. Muszę sobie gdzieś to odtworzyć. Ja też nie widziałam tego całego, ale tylko widziałam na Facebooku właśnie zdjęcia. Tak, 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 bo tam był właśnie Dzień Dobry TVN wtedy. Nie wiem, jak, czy ma to jakieś dojście na to, czy jak ma to za to. No to jest dla tego miejsca też dobra reklama. No proszę. Ale... Ja tam byłam kiedyś. Nie, ja właśnie pierwszy raz tam byłam, tylko wiesz, ja troszeczkę się z Martą na początku, czy wiesz, no wiedziałam, że jakby do niej mówiłam na zdjęcie i przy okazji do mnie na makijaż, na fryzurę, ale to wiesz, no też nie wiedziałam, to będzie tak, że wiesz, ona na przykład może mieć 8 sesji, a tylko jedna osoba się może zdecydować do mnie na przykład, nie wiem, na makijaż, na fryzurę, tak? No, ja wtedy jakby całą sobotę wtedy zapytam sobie, wiesz, no rezerwuję, no tam miałam, tam byłam ile, 15 po 8, 20 po 8, bo no cały przecież, dzień. No, no jakoś po 14 wyjechałam, bo tam jeszcze w sumie... jak ja już skończyłam, tam no. Jakby mogłam sobie tam jeszcze zostać, wiesz, pooglądać, popatrzeć, ale no też się wtedy. To było właśnie, to była końcówka ferii i. I miałaś wtedy jeszcze jakąś imprezę wieczorem. Ale nie, nie, to wtedy po szanowie, ale wtedy w tym Roskochowie do góry patrzymy. Ja miałam dzieci u swoich rodziców tam pod Sokołowym i myśmy jeszcze jechali po dzieciaki i tak byśmy lepczył. Więc ja tylko wiesz, padłam do domu, zrobiłam sobie kanapkę i mąż już był gotowy i zamknij sobie jeszcze. I dalej. Tak, i dalej wiesz drogę, także ja sobie tylko jeszcze herbatkę w termos, żeby wiesz, coś na ciepło, bo żadnego obiadu nie zdążyłam zjeść, a szkoda też nam było czasu, żeby zatrzymać się po drodze. Coś tam jeszcze jeść, więc wiem, że moja mama i tak pewnie jakąś kolację na ciepło przygotuje. To będzie jeszcze drugie danie na sprawę. No, jak wyświetlona ładna skóra. I też wiesz co, no właśnie wtedy wiesz, tak za, właśnie za bardzo nie ten... Nie umawiałaś się. Czy nie, tam miałam ile? Dwie babki wtedy na makijaż, na fryzurę. Wtedy w Szanowie? Nie, wtedy w Szanowie to miałam tylko jedno, to co przed tobą sobie we zdjęcia. Tak, żeby już płatnie, a tam w Roskochowie właśnie na ten, tylko wiesz, też to jest wiesz, szybsza akcja, więc liczę inaczej po prostu. No taniej za makijaż, ze fryzurę. Jakby nie poświęcam tam pieniędzy tyle czasu, co w salonie. Już ile godzinka na makijaż i na włosy. No i już mówię do Marty, że no nie, nie, w sezonie to jest tak, wiesz, no nie bo ja zostałam sobie tam już pozajmowany. Teraz widziałam, że w Tulipanach robi sesję. Ja tam byłam w zeszłym roku, przepięknie.
Gdzie to jest dokładnie właśnie, bo ja nie... Wiesz, to jest na pewno niedaleko od Energy Land. Gdzieś tam w tamtych okolicach, bo nie, pamiętam. Miałam wejść właśnie tak zobaczyć właśnie, wiesz... Nie powiem ci nazwy miejscowości, bo nie pamiętam, ale my tam wtedy byłyśmy ze znajomą, z dziewczynkami w tych alpakach. I to było niedaleko. Stamtąd przy okazji, żeśmy zajechały i pamiętam, że żeśmy były w McDonaldzie koło Energylandii. Więc to gdzieś tam wszystko w okolicy. No, tulipanowa polanka się nazywa. Nie no, pięknie daje pana taka dyrektora wstawiała. Tam są takie huśtawki. Tak, wszystko przecież teraz uderzyło. Bardzo szybko, nie? Żeby końcówko prosi marca zakwitły. I 1 kwietnia. Tak, ale wiesz co, ja 7 lat mieszkam w domu i 7 lat ma moja magnolia. I pierwszy raz dopiero teraz pięknie kwitła, bo co roku, co nie zaczęła lekko, wiesz, puszczać pęki, to one zmarzły. A teraz tak pięknie rozkwitła, no tak nie miała pąki. A jak pachnie, no przecudna, przecudna jest. Ja mam te magnolie, nie mam, ale mam takie te wiśnie, takie kolumnowe, te amanogawy ozdobne. Wiem, wiem, wiem. To jedną już mam taką właśnie, jedną to faktycznie też ma 6 lat. Bo też ją zaraz posadziłam, a w zeszłym roku posadziłam to już tutaj z przodu. Bo tam z czasem też pachnie, nie? Tak, z czasem właśnie dopiero robiliśmy sobie już kostkę, to jest później taką robotę jeszcze zrobiłam przy podjeździe, więc... I tą, wiśnię na środek? Wiesz co, ja sobie posadziłam na zasadzie, żeby wiesz, mi odgrodziło za tą rabatą dalej trawnik. Tam wiesz, dzieciaki mają jakiś tam plac zabaw, żeby wiesz, trochę to odgrodzić, wiesz, jak się wjeżdża pod dom. No małe są jeszcze, bo w sumie są takie, o wiesz, mi dobrody na razie. No, no dokładnie. Kolumnowe drzewka rosną dosyć szybko. Tak, no ta 6-letnia, słuchaj, to ona ma już ze 4 metry. No. Ja ci powiem, że 3 lata temu albo 2 kupiłam w szkółce za 10 albo za 11 zł grab kolumnowy. Taki malutki patyczek, może miał metr. Teraz ma jakieś 3. No. I ma takie żywe, ładne liście. Właśnie z kolumnowy, także zauważyłam, że te drzewa rosną. No, ja właśnie dwie posadziłam, wiesz, na zasadzie takie właśnie, wiesz, czasem zasłoniły po prostu ten trawnik, a to z przodu, wiesz, mniejsze. Ale jeszcze, że tak powiem, smaka, wiesz, nabrałam i jeszcze dwie teraz dokupię. Te same? I te, faktycznie taka ściana się zrobi, bo one tak, wiesz, niecały metr od siebie je posadziłam, no bo one praktycznie, wiesz, się nie rozchodzą na boki. Tak. Mecz to mają średnicę. Tak, przed nimi jeszcze teraz posadziłam róże. Bo tam róże też właśnie nie miałam, miałam co innego, ale teraz posadziłam się róże, no bo to z czasem, że kto podrosną te wiśnie, to one będą miały tylko tupień niżej. Więc właśnie stwierdziłam, że będę róże już całe lato też kwitną. Jakieś konkretne? Wiesz co, te wielkokwiatowe takie, że takie około 80-90 cm. Kiedyś na samym początku, właśnie przed pierwszą rabatkę zrobiłam pod domem, to właśnie tam. To właśnie sobie róża na rabatę jedno posadziłam, no coś ta róża jeszcze nie, no nie bardzo. Że tego roku tam pierwszego, no coś tam kwitła, ale potem po zimie tak, no nie wyglądało za ciekawe. Więc... dam sobie z wami spokój, a potem po prostu właśnie gdzieś byłam i zobaczyłam taką piękną żółtą różę. I mówię, nie, dobra, spróbuj jeszcze raz. Jak ta róża, wiesz, padnie, koniec edycji róży, po prostu nie kupuję. I wtedy właśnie teraz zrobiliśmy właśnie już po tam i tam sobie takie małe, wsadziłam sobie powojniki, kratki, wiesz, kupiliśmy. No i obok tego powojnika właśnie wsadziłam sobie róż. No i róża jest piękna, kwitnie całe lato. Co przekwitnie, wiesz, obcinam, kwitnie tam. Nowe? Po zimie, dokładnie, nowe kwiaty. Po zimie ścinam. Nic z tym kwiatem sobie za bardzo nie trzeba robić. No, musiałam palikować i przywiązać, bo tak się, wiesz, chodzi tam deszcza, wiatra, to się... A wysoka jest? No, ta to taka jest równa zero. No, miała być taka też 80 cm. No ale tak jak kratkę mam tak nawet na sobą. Taka pnąca? Po tej kratce? Nie, czy no właśnie, nie, po kratce jest powojnik, a ta róża jest ona. I powiem ci, no taka, równa zero. No, kurczę, nie mam ani jednej róży na ogrodzie. I wiesz, taka żółciutka, żółciutka, no i tak się w tamtym roku, wiesz, rozochodziłam, jak ta róża kwitła, bo wtedy właśnie była drugi rok. Taka herbaciana, tak? Taka żółta. Tak, tak, i przepięknie pachnie. I właśnie myślisz, że na trasie wiatr zawieje, to tak wiesz, to może... Jak bez. Dokładnie. Gdy też dlaczego kwitną wiedziałam. No u mnie jeszcze ma pączki. No, znaczy pączki tak. Ale no, no ale tak szczerze powiedziawszy, w tamtym roku, jak mojej córki była koło mnie, w trzecią niedzielę maja, i otwieram sobie do góry, patrz. No to bez mi jeszcze kwitł.
no po wojnie właśnie przekwitał, bo to też jak się nagle zrobiło gorąco. No ale, no i ta wiśnia ozdoba przekwitała. A teraz już przekwitnie z tych wiosennych. No właśnie, ale do maja. Się takie letnie bardziej. Nie, hortensje się tak pięknie już zazieleniły. I to będzie potrzeba? To masz dużo kwiatów na ogrodzie, co? Wiesz co, mam ogródek, ale faktycznie tak. Ja bym jeszcze wsadzała. Trochę tam. Chciałam iść w liceum na architekturę krajobrazu. No i wiesz co, mnie wyśmieli, co będę potem robić. Jak mama, właśnie tu się już powiedzieliśmy. I mama coraz, wiesz, przyjedzie i mówi, że... Oś, po co znowu to przesadzać? Miałaś inaczej znowu przesadzane. Ma to, wiesz, próby błędów, nie? No, to właśnie trochę tak. A mój mąż się tu bardziej, wiesz, od całego ogrodu razu na raz, wiesz, nie zrobiliśmy. Robiło się, wiesz, etapami. Po prostu bo zrobiliśmy też kostkę po 2 latach przed domem. Wtedy robiliśmy bramę, to też musieliśmy, wiesz, tu gdzie prawe trawniki z przodu domu po prostu podnieść na mieście jeszcze ziemi. Więc dopiero można tutaj było, wiesz, jakieś rabaty dalej robić. Wcześniej można było tylko za domem zrobić. A i tak troszkę tam później jeszcze gdzieś tam coś trzeba było pozmieniać, więc stakała się. No ale wiesz, jak ktoś lubi, to nie jest męczące, coś przesadzać. No ale faktycznie nie jest co przesadzać. Jest co robić. I tak już powiedzmy tak, kuczek, czy kiedyś nadejdzie taka wiosna, że tylko faktycznie wiesz, gdzieś tam ruszę ziemię, wiesz, nawozem podsypię. Wiesz co, to musiałabyś mieć od samych podstaw zrobione, zaprojektowany taki ogród. Naprawdę ale bez... Ale nie wytrzymała, wiesz, przesadzić po prostu. Bez obsługowy całkowicie by musiał być, bo zawsze trzeba coś robić. Znaczy wiesz, właśnie się śmieję, że nic nie będę przesadzać w końcu, tylko wiesz, że tak się wiesz, zielko wyrywa, wszystko. No, trawy to kosi mąż, bo ja już powiedziałam, chociaż to niech robi. Też faktycznie u nas u sąsiadów to sąsiadka kosi trawę. Ona się śmieje, że wiesz, jak kosiarka kuczy, to ona nic więcej nie słyszy i jest od siebie w rzeczywistości. Aha, to lubi czy nie? No chyba lubi, ale mój mąż to właśnie zawsze mówi tak, że u sąsiadów to widzisz, to Agnieszka kosi trawę. I nie denerwuje mnie po prostu, że u sąsiadów Agnieszka kosi trawę. Ja mówię, ja wszystko robię w ogródku, to chociaż ty możesz tam wykosić. U mnie mąż też lubi kosić. Też ja też lubiłam dawniej, mieliśmy z pani nową kosiarkę, ale no on teraz. Mój mąż też oczywiście ostatnio, o, trzeba dalej tą kościelę, nie mam już. Mówię, dobrze, w końcu zima się skończyła. Ale faktycznie, że tak powiem, ostatnimi czasy do tej wiosny praktycznie nie ma, tylko tak buchnie to gorąco. Lato, nie? Tylko ale ma być od jutra troszkę chłodniej. Ale ja już wiesz, klapeczki wyciągnęłam, w żakietach już chodzę, także ja się nie przestawiam na zimne dni. Nie no, moja córka dzisiaj tam młodsza na drugą lekcję, no młodsza też na 8:45, egzamin 9 zaczynają. No to wiesz, mam w koszuli, wczoraj jeszcze zagotuję się w tej koszuli. Wczoraj było bardzo gorąco, bardzo. Moja córka wróciła taka zgrzana ze szkoły, cała czerwona. A, i ja mówię, Ulka, no po prostu no, zgrzejesz się, no co sobie ja ci poradzę, że ty się zgrzejesz? Jak to w czym mówisz, no na egzamin, no wczoraj się w koszuli. Widzę, że masz fikusa też takiego wysokiego. Tak, przewiozłam go, słuchaj, z tego poprzedniego lokalu tutaj przeżył. Ja myślałam, że on się będzie rozkrzewiał, ale on się nie rozkrzewiał. Gdzie w górę. Znaczy, wiesz co, czasami rosną takie łodygi na boki, ale... Wiesz co, ucięłam go kiedyś, jeszcze był dużo mniejszy i on poszedł tak tylko do góry. Aha. I może teraz go, no nie wiem, na razie, wiesz, on dorasta do sytuacji. Teraz już chyba, nie ma miejsca. Dokładnie, no w domu właśnie mam takie, że wiesz co, przycięte właśnie u córki w pokoju. Tam coś już się rozgęziały i miałam też w salonie takiego... z tymi jasnymi takimi plamkami na liściach. Taki zielony z takim... Nie, też właśnie fikus, tylko z takim jasnym obrzeżem. A kupiłam kiedyś biorącego, wiesz, sadzoneczkę niedużo, ładnie rósł. No i właśnie do sufitu gościłam, tak no, na 2 jakieś metry, rozgałęził się. No wiesz, jak to w salonie coś ci rośnie, nie? Kto przyjdzie do domu, o jakiego masz wielkiego gwiazda. Ja mam wiesz co też z Biedronki takie strelicje kupiłam kiedyś za chyba 30 zł, 3 liście może były. A teraz tak właśnie urosła, tyle ma liści. Też taka w salonie stoi z Bóg też robi. I mi się zmarnował, powiem ci. Tak mi się na jesieni zaczął marnować po prostu. No właśnie ten fikus. I się śmieję, że po prostu chyba ktoś wiesz, mi go pożałował po prostu. Tak, rzucił urok. Dokładnie. Bo faktycznie
No i wiesz co, wywaliłam go, znaczy wywaliłam go. Ścięłam górę, wsadziłam do wody. No żyje w tej wodzie, ale korzonków to nie widzę, żeby puścił. Mhm. Więc nie wiem, jak to dalej będzie, czego posadzę, czy on padnie. Muszę go właśnie w końcu posadzić, bo tak czekam, a właśnie już nie doczekam. No nic więcej. Za blisko masz. Nie, dość tam rzadko. Wiesz, tam trzeba wychodzić. Nie no, muszę się wybrać do Ikei, mam parę rzeczy do kupienia, ale jakoś tak... Właśnie jakoś tak... No, w niedzielę handlował, to tam w ogóle szałciało. Tak w tygodniu to ciągle nie ma kiedy. Z dzieckiem, którymś pojadę, to w ogóle tam przez 3 godziny nie widzę. Ty robisz tam różne takie zabiegi, czy tam jest salon jakiś kosmetyczny? Tam mam drugie pomieszczenie właśnie na brwi i właśnie ja też robię takie podstawowe zabiegi kosmetyczne. No właśnie widzę jakieś kremy balsamowe. Bo jeszcze właśnie kiedyś jak pracowałam i tych makijaży... Z Klareny widzę, tak? Tak, tak, tak. I tych makijaży faktycznie było mniej. To może przez mój filtr. Pielęgnacji cery, żeby wiesz, jakoś tam się dowiedzieć różne rzeczy, no bo z różnymi klientki cerami przychodzą. No i tak wiesz, jeszcze wcześniej jak przez internet kiedyś, wiesz, tak się nie zamawiało wszystkiego, tylko trzeba było jakoś do hurtowni sobie pewne rzeczy pokupować. Mhm. No to mieli różne, wiesz, z różnych firm po prostu takie właśnie szkolenia, takie właśnie produktowe, wiesz, do danych zabiegów. No i tak raz, dwa, trzeci raz, wiesz, poszłam, się zapisałam. No i to właśnie jakoś tak mówiłam, się poznałam, ona się mówi, że no dobrze, no robisz makijaże krwi, ale czemu sobie nie wprowadzisz na co dzień, gdzie, w sezonie, gdzie nie ma tych makijaży tyle? Po prostu tych podstawowych zabiegów. Jak mam wysłać gdzieś klientkę, która ma problem jakiś serum do kogoś, no to przyjmij ją u siebie, zawsze dla ciebie kasa. No i stwierdziłam sobie, więc poszłam sobie na taki, wiesz, kurs kosmetologiczny po prostu. I wprowadziłam się do tych zabiegi. Przez okres, szczerze powiedziawszy, wiesz, to zimowy, teraz też wiesz, coraz, no właśnie teraz w sobotę też mi skoczyła pani na zabieg. No to może wiesz, no bo jednak całkowicie sobota nie będzie zmarnowana, ale nic sobie dosłownie planowałam, no bo miałam normalnie pracować, więc bo gdybym, jeszcze w sumie też z mężem idziemy do teatru, mogliśmy sobie wziąć na tam 15, chyba 40 było, ale ja mówię, nie no co ty, ja o 15 to wiesz, skończę dopiero, zanim wrócę do domu, no to mieliśmy sobie na 18:15. Gdybym wiedziała. Byłaś na wyborach w niedzielę? Nie będę być do kamery. Co? Nie będę być do kamery. A zmienił wam się prezydent? Wiesz co, ja mieszkam w Dobrzeżu, my jesteśmy na Zabierzów. No, tu Majerowski w Krakowie już nie kandydował. Aha. No mój mąż w Krakowie jest zameldowany, więc on osobą. Ja tam u siebie na wsi. Szczerze ci powiem, nie wiedziałam. Na kogo? Kandydowała pani wójt wcześniejsza, kandydowała nowa osoba, już osoby, które może dłużej mieszkają. Dużo osób na to panią wójt już narzekało, że coś jest tak, ale wiesz, no, wiesz jak to jest zawsze. Ile w czymś jest prawdy, do końca nie wiesz, nie? Jak zawsze chodzę, bo w sumie tak stwierdziłem, że wiesz co, no nie wiem na zasadzie co, wliczanki będę głosować. Tak. Nie będę narzekać, jak będzie coś nie tak, o, tak sobie postawiłem. U nas też się dużo nie pozmieniało na wsi i w Szanowie. No u was ten burmistrz? No ten sam został, Robert Maciaszek. Radni tam pewnie w jakichś pobocznych wioskach się pozmieniali, u nas ten sam. No z mamą moją rozmawiałam, to też chłopak, którego znałam, na tym do szkoły chodziliśmy, na nim 3-4 lata starsze ode mnie. 4 kadencje był wójtem. No i moja mama już stwierdziła, że w sumie no, jakby do niego osobiście nic nie ma. No chociaż, że tak powiem, już tak też, wiesz, głosy przed nie chodziły, że już, wiesz,
już by dał sobie spokój i ktoś by, wiesz, świeży się za coś wziął. Wiesz, że to jest. Warto też czasami właśnie kogoś świeżego dopuścić. No i mama też właśnie mówi, że nie wie, czy dobrze zrobiła, ale zagłosowała na nową osobę. No i faktycznie będzie nowa pani wójt. No czasami jest tak, że jak, wiesz, ktoś ma wątpliwości, jak się nic nie zmieni, to się nigdy nie dowiecie, dokładnie, czy to jest lepsza zmiana, czy gorsza, czy tak samo będzie, czy jak. A jak się nie jest do końca zadowolona, to czemu nie spróbować? Dokładnie. Wiesz, zobaczymy, co teraz będzie tutaj u nas. Więc będę miała teraz porównanie, wiesz, po kadencji, jak tu mieszkaliśmy już trochę tamtej pani wójt. A co nowa wprowadzi, wtedy będę się mogła ja wypowiadać przy następnych. Kiedyś tam w pewnym miejscu mieszka, to tak w sumie ciężko się stosunkować w ogóle, nie? Dokładnie, bo ja wiesz, ja jestem z dziećmi tu zameldowana, no masz jeszcze meldunek u stanu rodziców, nie przemeldowywał się, więc on wiesz, mógł tutaj w Krakowie. Plany na wakacje już macie? Ja już wakacje, to już co, ferie tak usiadłam właśnie i... Szukałaś? I wakacje, żeby sobie musiałam sobie rozplanować, bo ja to sobie, wiesz, mój mąż to aż takim dużym wyprzedzeniem nie potrzebuje wiedzieć. No chwilę wcześniej tak, bo on też ma pracownika i też musi, wiesz, no wiedzieć, kiedy mu powiedzieć, wiesz, że ma wolne. Ale też nie wiesz, nie potrzebuje pół roku wcześniej. A ja na zasadzie takiej, że no muszę sobie też jakąś sobotę wolną zaplanować, jak sobie nie zaplanuję, to potem tej soboty wolnej nie będę miała żadnej, jak podpisuję po prostu, wiesz, klientki. Tyle tylko, że też jest zawsze tak, że są bardziej takie, wiesz, chłopki na terminy, bo ktoś, dużo osób pyta mnie, może już jest zarezerwowane rok wcześniej, a są terminy, które, wiesz, jakoś tak wolne wiszą, na przykład dłuższy czas i nie wiem, od czego to zależy, bo na przykład w zeszłym roku w sobotę po zakończeniu roku szkolnego, trzecią sobotę czerwca, to miałam zarezerwowaną, po prostu i piątek, a teraz ta sobota jest jeszcze wolna. Niedzielę mam zarezerwowaną już faktycznie od dawna, to trzecią właśnie czerwca, a sobota jest od dłuższego czasu wolna i sobie jeszcze jest, pewnie ktoś tam się jeszcze, wiesz, umówi nawet na takie, wiesz, okazjonalne. Końcówka czerwca, tak? Tak. Więc ja tak już zawsze czekam po prostu, wiesz, jak są te pierwsze rezerwacje, żeby zobaczyć, wiesz, kiedy się klientki umawiają. No a potem właśnie tak, żeby w sierpniu, w lipcu jakoś jedną sobotę, wiesz, no ja we wrześniu wakacje nie planuję, no bo mamy dzieci szkolne, więc... No ja też. To już we wrześniu to nie... Przynajmniej u nas już wakacje. Tak, mamy znajomych, którzy gdzieś tam w tym roku dzieci w zerówce. Nawet twierdzą, że teraz jak pójdą do pierwszej klasy dzieci, to jeszcze wakacje, wybierają się na wakacje we wrześniu. Mhm. No ja już tak już uważam, że już nie, bo później ani nie wiesz, co w tej szkole się dzieje. Ja we wrześniu też faktycznie mam dużo ślubów i to też dużo już wcześniej panie rezerwowały, więc widziałam ten wrześniu, chodliwa mówię, ja na wrześniu wakacje już nie wybieram. Zawsze takie, że wiesz, to się staramy na końcówku sierpnia wyjechać, żeby dzieciaki przestały. Patrzyłaś na jakieś miejscówki? Znaczy powiem ci tak, ja właśnie się śmieję, że wiesz, że wakacje, siadłam do planowania wakacji w ten, termie, dlatego, że moja Ula, wiesz co, w zeszłym roku była na obozie na Mazurach, no i w tym roku też chciała jechać i właśnie nie wiedziałam, wiesz, dokładnie w jakim terminie jest ten obóz, ale potem nasze, wiesz, razem wspólne wakacje, chciałam też Basię od razu też, żeby pojechała wysłać, żeby, wiesz, mi się nie okazało, że w tym samym terminie zaplanowałam rodzinne wakacje, więc, że tak powiem, kontaktowałam się z panem, który to organizuje, jeszcze zanim oficjalne zapisy ruszyły, to mi datę, wiesz, podał, panem napisałam po prostu, że chcę rozplanować wakacje, więc dziewczyny właśnie jadą, to już są zapisane. W tym czasie, jak one jadą na obóz, już mamą ustaliłam, że Piotrek i Adzia też i zawieziemy, właśnie do tej dziewczyny wyjeżdżamy w niedzielę, więc... Proszę polsko. To mój? No właśnie, chciałam sobie zabrywać. Jezu, co ty? Spokojnie, ja sobie na czole? Nie, właśnie tak, myślałam, że pędzelek, z pędzelkami coś. Taka przedłużona teraz. Ja tak ostatnio też tak, cały dzień mi coś drażniło, swoje, wiesz, w sensie, kurczę, włosy przytulę i nie widzę sobie, nic nie widzę. Ja się, słuchaj, już później go w końcu wzięłam, a to wiesz, coś mi się tutaj, co się co jest, wysiadła sterka i tak, wiesz, wiesz, taki jasny właśnie pod światło, wiesz, nie wiem. Kurde, później wiem, że to nie mogę się powiedzieć, co się nosi, mam. O co ja się nosi? Ja wiem, że sobie takie wielkie urośliny, to nie jest przez dwóch dni. No nic nie widziałam. I chodzę taka do roboty, wielkie, jakieś na mnie patrzą. Może się nie rzucało. No więc właśnie tam Piotrusia z Adzią wtedy zawieziemy do moich rodziców i też planujemy wtedy
taki już mini remont w domu, bo już dziewczyny chcą podmalowywać pokoje, już nie chcą mieć już są za duże, jak to się powiedziała, mieć różowe ściany. No, taki sobie wybrała kolor, jak już się Ula 14 skończyła, ma się 11. To już nastolatki. Ula ma turkusowe, no ale też sobie taki wybierała, jakiś tam niebieski, wiesz, twarzowy czy jakiś tam. Wiesz, nikt ich tam do niczego nie zmuszał, były w Leroy, wybierały sobie, wiesz, kolory. Wcześniej jeszcze tata wzornik w domu pokazywał. I jak już pytali później, wiesz, przyszło do kupowania, to już nic wiedziały, co chcą. No, dzieci rosną, mieszkamy już tam 6 rok, więc... Czas na zmiany. No, no pewnie po 6 latach to. No, a tam jeszcze ubi coś tam troszkę też gdzieś od balkonu, wiesz, tam na ścianie. Myślałam tylko troszeczkę z więc coś gdzieś tam i ten, bo też już z facetem, wiesz, umówił po prostu na ten termin. No, żeby nie się malował, gdzie w domu śmierdziało, no to gdzieś mi tam, no. Gdzieś się wywieziemy, wtedy się to zrobi, a później pojedziemy gdzieś razem, tylko jeszcze nie będzie właśnie. Zaplanowałam sobie jeszcze dzień wolny. Mam w kalendarzu wpisane, żeby nikogo nie wpisać, ale no. No nasze dzieci są strasznie jak do Bałtyk. Ale parę razy jeździliśmy do Wicia. To jest taka mała miejscowość między Jarosławcem a Parłówkiem. Kojarzę jakieś opowieści. Tam nam pan opowiadał, że poza sezonem jest 50. Czekaj, 54 osoby mieszka, czy 56 na stałe. Więc to taka mała miejscowość. No głównie z turystyki żyją. Myśmy tam kiedyś trafili, jak jeszcze Adzi nie było na świecie, bo jakoś tak wiesz, na ostatnią chwilę sobie jeszcze wtedy wiesz, tak tydzień zrobił się wolny, no i tak wiesz, już ciężko było cokolwiek znaleźć. Tam mi się gdzieś udało znaleźć nocleg, no więc okej, wiesz, pojechaliśmy. No i potem jakoś też właśnie z Adzią malutką gdzieś tam wiesz, szukałam właśnie nad morzem. No i tak właśnie, wiesz, w Biciu znalazłam, wiesz, gdzie indziej by te noclegi, więc wiedziałam, że już byliśmy, tam było fajnie, no to okej, nie? Ale faktycznie w takich, wiesz, nowocześniejszych tych domkach znaleźliśmy. No i dzieciakom, wiesz, tak się spodobało, że za rok w ogóle nie było, żeby nie tam, oni nigdzie nic nie są jechać, tylko wiesz, co? Co ty gadasz? A pogoda była? Powiem ci, że my naprawdę jak jeździmy nad morze, tu odpukać, nigdy nie mamy tak, żeby padał deszcz. Jakaś burza tam wiesz, jak jest, to jest jedno popołudnie, ale zobaczymy słońce. Fakt faktem, ja nie jestem zwolenniczką jeżdżenia nad morze na 2 tygodnie, ani 3, jak niektórzy mi się zgadza, że zdarza. Bo tego nie rozumiem. Bo jak wiesz, że tak już pogoda, to co tam robi te 3 tygodnie? No, ja to wolę, wiesz. Jeśli na tydzień, to nigdy nie było pogody. To będzie nie. Myśmy już naprawdę, i kiedyś jeszcze kula była malutka w sierpniu i w lipcu, początkiem, za końcem bym sobie naprawdę, no nie było tak, że... Dokładnie. Kiedyś jeszcze byliśmy koło Dąbek właśnie w Bobolinie, to tak samo. Jeden dzień był taki już pochmurny, chłodniejszy, a że się dzień wcześniej spalili, bo nie można było starzy zabrać do ciemnego. Więc później wieczorem, wiesz, majtki się podbiły. No to następny dzień nawet dobrze, wiesz, że nie ma takiej pogody, bo po prostu, wiesz, by ich poprażyło kompletnie. Wiesz, filtry filtrami, ale to... Od tego wieczora. Jak dzieci na stopko, wiesz, z wody wychodzą i do wody i tam. No to wiesz, jakieś tam kokardy, gdzieś tam pojechaliśmy na rowery, bo już rowery też ze sobą woziłem. My ostatnio wynajmowaliśmy na Helu, czy no, 3 lata temu byliśmy. Właśnie tak jechaliśmy taką ścieżką wzdłuż Helu, super. No bo nie było pogody. No to właśnie, wiesz, można zawsze czegoś inaczej. Ja tylko tak, no już z 4 lata już w tym roku minie. Byłam z dziećmi we wrześniu, 2 tygodnie września z młodszymi. W Świnoujściu, moje dziewczynki te tak strasznie chorowały na wiosnę i wiesz, i wtedy jakby do tego Świnoujścia to tam pojechaliśmy do sanatorium. No, kiedyś przy okazji właśnie wzięłam w pierwszej klasie, więc wiesz, z książkami. Powiem ci, za ciepłe ubrania wzięłam. Myśmy wtedy jechali, wyjechałam pociągiem, stwierdziłam, że bez sensu, że mój mąż na tyle, wiesz, godzin, kilometrów wiózł i następnego dnia wracał. Więc wziąłem dzieci pociągiem, no i trzeba się było, wiesz, nie tak spakować kompaktowo. I powiem ci naprawdę, no już kurtki przeciwdeszczowe, to nie wiem, no czy w ogóle, może 2 razy ubraliśmy, bo jednak ranki, wiesz, były już takie rześkie. Jak szliśmy na zabiegi rano. Ale tak, cienkie bluzy, nawet mamy parę razy, wiesz, jakieś zdjęcia, że po prostu bluzka dobijemy z drugim rękawem, w ogóle jesteśmy na plaży. I naprawdę... No to faktycznie. Ale powiem ci, tam, przepiękna ma pogoda. No nie myślałam, że będzie jeszcze ciepło. Bo kiedyś się jeszcze też byśmy koło brzegu na wiosnę, też wiesz, na zasadzie takiej, że dzieci się wyśmiały na wdechowy.
No to faktycznie, to wszystko przerobiliśmy. I kurtki zimowe, okulary przeciwsłoneczne, czapki, wiesz, koptury zaciągnięte, bo były takie sztormy, bo po prostu, wiesz, no mrugać się nie dało. Ale dzieci jeszcze też, wiesz, w kwietniu kąpały się w morzu. Co ty? Na początku, wiesz, gołe stópki, a potem, wiesz... Gołe kolana? Tak, bo właśnie też tak zrobiło się na dwa dni, taka właśnie pogoda, jak wiesz, teraz. No tylko ta woda też była lodowata. No ale tak, dzieci wchodziły, nie tylko moje. Morsowali. Tak, i dla nich to po prostu, jak oni wrócili, jak oni tu wrócili, to stwierdzili, że w ogóle dzieci będą teraz w długich spodniach chodzić, nie? Na wszystkie spodnie. No, czyli się zahartowali. Tak, bo skoro oni już się w morzu kąpali, to... Moja mama już zobaczyła filmiki z jej... Bosiu, też oni się poprzeźnili, przyjdzie po Boże, to dom. Tak. Tak jak to babcia. Ale chorzy nie byli. Ale fakt faktem to naprawdę, no pogoda była przytna, a tutaj to było tak cieplutko, więc ja się śmieję, że jak mogę jeździć nad morze, a nasze bałtyckie ma jakoś no jak ci służy, to pewnie. Raz nas na plaży po południu złapał deszcz. No faktycznie, ale to tak, nawet i dobrze, bo się szkodowicz oczyścił. Ty też tutaj stoisz, to ten? To twój. Tak się trzyma. Ja wiesz, ten to można pobijać. Co? Ten to wiesz, można pobijać. Szkoda mogę sprzedawać, że tak powiem. Ja też mam takie stare, co właśnie szkoda sprzedawać. Za marne pieniądze by się wiesz, go sprzedało, a szczerze powiedziawszy... A jak dobrze jeździ, to szkoda, nie? Mam tyle lat, że wiemy, co wiesz, co w nim jest zrobione. I tak właśnie po mieście, no bo tak wiesz, żeby razem z całą rodziną, to wiesz, u nas jest 6 osób w domu. Mamy większe auto. To będzie minivana. No wiesz, słowo, minivana. No, ale to jest super rozwiązanie, bo ma papierowy. Już wcześniej ja, no to mieliśmy, wiesz co, ten bagażnik na dachu, ale ja, żeby mieć te rowery, dzieci już te większe, włożyć na dachu, zatem w życiu. No co ty? To wiesz, ja mogłam mieć na rowery, wiesz, po prostu z domu. Ale żeby gdzieś jechać z nimi, z rowerami, i ten, no to nie było nawet szans. Już póki się mieściły do bagażnika takie małe, to tak, ale tak, że wiesz, włożyła na dach, a tu to wiesz. Także my wiesz, my jak gdzieś jedziemy dalej, przejdzie na nowym morze, jako wtedy pół wiesz, samochód są rowery. Fajnie. Ale wiesz, pakujemy swoje po prostu i w zeszłym roku wyraźliśmy się z Basią i z Adą, bo Ula była na, właśnie na obozie, Piotruś był moich rodziców, on do babci chciał jechać początkiem wakacji. Tak na dwa dni wiesz, Czoszczyn, Miedzica. Jezus, właśnie byłam w zeszłym roku nad jeziorem Rożnowskim. Tak, to tam? Czekaj, Czorsztyn? Nie, to troszkę gdzie indziej. To nie. Ale to Welo Czorsztyn tam jest właśnie. Byłaś tam właśnie, myślę, znalazłam to ostatnio na Instagramie i podobało mi się. Tak, tam się tylko chcieliśmy najeździć. Ale czekaj, no to jest właśnie dookoła Jeziora Rożnowskiego. Czorsztyńskiego. Do góry, do góry. A Rożnowskiego też jest jakaś trasa? Nie wiem, pamięci nie znam. Słyszałam o Jeziorze Rożnowskim, ale nie byłam tam nigdy. No tam przepięknie. Tam miałam tą małpia wyspa. Ale powiem ci, że... pojechaliśmy. No to wiesz, najpierw zajechaliśmy no to, do Miedzicy. No to coś tam wiesz, zjedliśmy. Na ten wyjściu tutaj na zamek. Basi się strasznie już podobało. Wiesz, fajna przewodniczka była, wiesz, dużo tam opowiadała, wiesz, fajnie. Więc chyba Basia była zachwycona. No Ada tam, wiesz, słuchała, no ale ogólnie też jej zamku podobało. Same pojechałyście? Nie, z moim mężem, ale właśnie wiesz, najpierw wiesz, tam po zamku, później właśnie tam, gdzie wiesz, mieliśmy noclegi wykupione, bo tam od 14, wiesz, można było tam, wiesz, pojechaliśmy się tam, wiesz, zakwaterować i jeszcze po południu właśnie do Czosztyna, właśnie na rowerki. A myśmy tam w Farsztynie obok Niedzicy właśnie mieli noclegi. No i pojechaliśmy sobie, zaparkowaliśmy, mój mąż rowery wyciągnął, on już, wiesz, auto zamknięte, on ruszył, wiesz, z Basią, ja Adzie miałam jeszcze w foteliku. Powiesz, żebyś tak coś mi... O, wiesz, rower nie chce ruszyć, nie? Ja mam flaka. Nie wiem, dzień wcześniej już krzykowaliśmy sobie wszystko. Jeszcze, wiesz, rower sobie przecierałam, może jeszcze byś sprawdzał dopompowywał opony. Czy gdzieś po prostu, wiesz, jak jechaliśmy, nie wiem, gdzieś pedał od roweru, pod jego... No po prostu aż opona była rozkratana. Nie dało się nic? No co ty? Powiesz, może by jeszcze sama dentka. A to po prostu opona.
rozharatana. No i tak, wiesz, nasze jeżdżenie się skończyło. To ja mówię tak do Basi i do męża, to wy sobie pojedźcie, a my sobie z Anią pospacerujemy. Mm-hmm. Byli? No nie, no właśnie też mówi, nie no mamo, no jak, no my sobie potramy, to no bez sensu w ogóle. No to jeszcze zdążyliśmy dotrzeć na te ruiny zamku, bo do 18 tam jest, więc... Chciałaś gdzieś koło Niedzicy, bo właśnie córka tam będzie teraz na 3 dni na wycieczkę mają. Tak, tak, to jest zaraz, bo to w Niedzicy jest taki zamek, który no jest w Czoszczynie, to są same takie w ogóle te. Ja już byłam lata temu, już nie pamiętam, kiedy byłam w tym Czoszczynie, same takie, no, ruiny. Mhm. No to właśnie trzeba dojść. Ta nie, ulica tu się nazywa Ojcowska, bo można do Ojcowa nią dojechać jakoś? Czy nie? Nie, to jest sobie nie. Aha, ja się zastanawiałam. Do Olkuski, na ten, w stronę Olkusza. Jaki kolor będę miała? Wiesz co, teraz masz takim delikatnym bronzerem z Catrice, ostatnio kupiłam. Powieka zamiast właśnie cienia, to co miałeś wewnątrz jest taki beżowy. A teraz taki toper taki z takimi drobinkami po prostu, żebyś... Miała takie rozświetlone oczko, więc taki wiesz, się delikatny. Super. Czyli jak pójdę odebrać córkę z wycieczki, to... A nie, to się nie przestało. Spokojnie. To nigdzie nie zdziwi, że o 12 jest tam wymalowana jak na... Nie, bo bardzo delikatny makijaż, także... Świeży taki. Tak, dokładnie. Nawet w ogóle się stawia, czy ci w ogóle jakąś kreseczkę się zrobi. Kreska? No, nawet nie wiem, czy ci w ogóle zrobię. Ja mam takie oczy w dół, nie? To... No, zaraz zobaczymy. Znaczy, że eski wytuszujemy zaraz porządnie. Kupiłam ostatnio taki. A właśnie widziałam, że jakiś tu reklamowałaś. I do góry się patrzymy. Że jakieś fajne. Wiesz co, dostałam taką paczkę z właśnie Rimmela. A z Rimmela to był? No. Powiem ci, to fajnie cały dzień się trzymał. Tak? A ja ostatnio kupiłam od L'Oreala taki panoramiczny, też fajny. Taki z taką silikonową szczoteczką do szpica. Tylko, że się strasznie ciężko go zmywa. Tak trzeba po prostu... No trwały, aż za bardzo. Takie, że normalnie jak ja zawsze zmywam na wieczór olejkami makijaż, to po prostu rano się obrócę i ja mam wrażenie, że jeszcze mam jeszcze gdzieś masz, ten tusz. I do góry? Ale super jest na takie właśnie drobne oczy, drobne rzęsy, bo ma taką szpiczastą tą szczoteczkę i tak wszędzie można łatwo domalować te rzęski małe. No to właśnie fajnie, nie, tylko że z silikonowe szczoteczki, to odtąd właśnie z Rimmelane są takie, że z tymi tak szczoteczkami właśnie. Takie, co kiedyś były, tak. Faktycznie ona jest taka, wiesz, taka w klepsydrę, więc też fajnie, tak wiesz, można złapać. No a jakie ty wolisz używać? Ja już szczotki takie z włosem, czy silikonowe? Jak się już nauczyłam sama sobie silikonowymi, to że tak powiem, to jest dla mnie najlepsze, ale do, wiesz, jak klientką maluję, no to po prostu ja używam na razówek szczoteczek. Więc tak? Sobie tak, no, więc sobie tyle, o ile sobie tutaj... No, lubię właśnie takie kolory. Czyli ty na Instagramie pod jakąś rolką wypiszesz wszystkie te kosmetyki? Tak. To ja sobie tak. Wrzucę pod filmik linka po prostu. O, a widzisz jaka jestem mądra? Co? Miałam ci zrobić przed. Ja też. To zrobię jutro. Chyba, że chcesz to już dzisiaj wrzucić. A nie, spokojnie. Nie, to ja cię tak nie powoduję. Ja po prostu rano jutro żeby zrobię zdjęcie. To sobie trzeba, wiesz, można sobie chwileczkę nawet, żeby do rolki, wiesz, dołożyć. Po prostu nawet jeszcze takie, wiesz, nie wiem, w łazience czy coś takie, wiesz, odróżne. Po prostu. Na białej ścianie jakieś takie. Może. No. Też chciałam. No, ja trochę szkoda. Czyli taki krótki filmik, dobra. No. Będę miała koka? Czy... Tak, chciałam takiego właśnie koczka, ale takiego wiesz, takiego trochę takiego w nieładzie. O. Wcześniej nie mogłam wyrobić, jeszcze mówię, Boże, przecież ja nie mam nic dla tego dziecka, do tego teatru. Jeszcze piekłam o 22 ciasteczka maślane. Jeszcze mi się przypomniało, że nie mam jajek, musiałam iść do babci za płot. Nie, idę się kąpać, mówię, rano wstanę i się po prostu okąpię i umyję włosy, bo nie mam już siły. Jak mi odezwonił budzik o 6, to myślałam, że to środek nocy. No mnie dzisiaj też właśnie położyłam przed pierwszą nocą spać, więc jak mi się budzik zadzwonił, zazwyczaj się budzę minutkę przed, to też się zerwam, nie wiem o co chodzi. No.
jeszcze mi się zamówić nie mogłam, bo jak już też was sobie się rano mówiłam, a jak już mówię, nawet 8-minutowy makijaż, żeby sobie zrobić, chciałam wyjść do łazienki, no to mi Ula weszła, no i skincare trochę dłużej trwa. No więc. A ta 11-letnia już tak zastanawiałam się z myślą o mojej 9-latce. Już używa takich kosmetyków, takich młodzieżowych, antrowidzik? Nie, błyszczyk. Ale chodzi mi o kremy. Nie, nie. Błyszczyk mam na razie, tak, na razie fajną. Ula też, wiesz, jak dba, jeżeli chodzi o toniki, takie rzeczy, to tam, wiesz, no raz na czas jedno, bo na 14 lat coś tam się, wiesz, wyskoczy delikatnie, ale to jest naprawdę delikatne. Ale toniku używa? Czy nie? Nie. Nie, żel do mycia buzi, ale to Ula ma 14, to poczekaj jeszcze. Aha. No, czyli ta 11-letnia jeszcze nie? Nie. Tak się właśnie zastanawiałam, kiedy mam Moli kupić jakieś specjalne rzeczy. Dwa lata temu faktycznie już tak, wiesz, pokazywałam właśnie, żeby się jeszcze nie robiło to. Ja to pamiętam, że miałam bardzo dużo naprysków, tylko nie wiem, ile wtedy miałam lat, ale może około 15. I właśnie tak nie znałam wtedy jeszcze kwasu, ani takich, wiesz, zapobiegających. I teraz będę chciała Moli to proponować, no ale nie wiem kiedy. Ale też ma na razie gładziutką guzikę. No nie, Basia też nie ma żadnych problemów, mówisz błyszczyki oczywiście, no to już. Nie no, przecież Moli ma bardzo dużo takich walizeczek z malowaniami, w ogóle z kolorowymi pisakami do kresek. Lubi się tak pomalować, ale nie do szkoły, czy tam, wiesz, żeby gdzieś... Nie, Moja Basia jakoś na razie jeszcze tak nie, że tak było, też wiesz, zobaczona ma Ulkę, to... Właśnie i nie wiem, jej pozamawiałam takie różne bajery, także no lubi. To nie, Moja Basia na razie to jest błyszczyk jej wystarczy, żeby dorośli. Ja się też cieszę, tego się trzymajmy. No tak, obie jak najdłużej. I dopiero ta starsza. No Ula, Było już liceum, tak czy nie? Nie, ja bym pisa. Wiesz co, bardzo mi się podobają takie wyczesane właśnie brwi takie, jak teraz są modne. To zaraz sobie właśnie zrobimy. Mam takie medałko w domu. No. Nasz prąd. Takie niebieskie. Ono jest na czarno. Troszkę usta. Przyciemniam przy okazji, nie? Bardzo fajne jest to medałko Lash Brow. Brown czy brow? No i właśnie szczoteczka taka do tego, tak super, No bo tak też szybko trzeba będzie po grubej. Jestem w szoku, że 47 minuta i jeszcze się telefon nie wyłączył. Tak liczyłam, mówię, dobra, by to patrzyła, wyłączy się, to nagram na dwie części. No, jakoś tam popsuwam moje filmy. Ja też już mam tak zapchaną pamięć. Ja też muszę telefon też muszę wyczyścić, pozrzucać te swoje jakieś tam fryzury. Wiesz, szkoda mi tego kasować, bo to wiesz, nigdy nie wiadomo, co ci przydaje. No, wiem, że mam postawione już na Instagramie, ale to wiesz. Ale na dysk muszę się pozrzucać właśnie. Bo no, masz te kolczyki, te cyrkanie, takie to. A dziękuję. Nie, mam tylko ty tutaj tam, bo moja ona właśnie ja mam, rodziny. Tu widzę, nie masz, bo ja mam właśnie taki już, noszę go chyba z rok. Już tak srebrny się zrobił, nie? Ta kuleczka. Tak się, a była złota. Na to musiałam na ferełkę. No, a to w sumie nie muszę kupować. No i właśnie teraz myślę o jakiejś takiej malutkiej cyrkonii. Ja poprzedam. Wiesz, to jest stan chirurgiczny. No, ja też bardzo lubię. Bo ja sobie bardzo często się kupuję, nic mi się tylko faktycznie nie lubi, wiesz, ta taka chirurgiczna. Nie żaden, wiesz, ala chirurgiczna, czy tak jak na przykład moja Ula, to ona jak na szyję jest, ona wrzuca do koszyka. O, jakie ładne brwi. To po prostu, wiesz, końca nie widać. A ale... ja mam kilka szyjń, tylko to takie, wiesz, na jedno wyjście, nie takie duże jakieś. No, to wiesz, ja też na szyję na zamawiam, właśnie na zasadzie, wiesz, do zdjęć, o, tam, no, wiesz, tak. Niech to się nie podnosiły. Do pracy. Bo no wiesz, po pierwsze wzorów tam jest multum, no cena... Za grosze, za dokładnie. Piątkę. To wiesz, jak ja mam użyć raz, to bym leżeć, no to... Troszkę się to muszę podrapać. Udam się podrapać, co się poprawię. To wiesz, to mi przynajmniej nie szkoda, nie? No ale tak właśnie, żeby chodzić już dłużej, to nie wiem, to nie, wiesz, ja mam te tutaj... to są takie pozłacane też, ja nasze chyba już z pół roku w ogóle nie ściągam, nic się nie dzieje. Ale wcześniej miałam stal chirurgiczną i mojej babci kupiłam nawet właśnie na targu za 40 zł. I nosi non stop. No wiesz. No moja babcia na przykład srebra nie może. Może tylko złote. Mhm. Ale i złote ma faktycznie, słuchaj, nie wiem czy inna troszkę próba złota czy coś,
potrafi ją, na przykład jeżeli nie zdejmie 3 dni, ucho zaraz zaczyna swędzić, głównie jedno ucho, czerwieni jej ucho, robi je i później wiesz, zanim my to wygoimy, to jest za 2-3 tygodnie po prostu i ostatnio właśnie, wiesz co, znalazłam przez Allegro, właśnie taką firmę lubelską, no właśnie tak, wiesz, bo tak się reklamowali, że mają wszystko udokumentowane, wszystkie takie złote, plus to jest tej sali chirurgicznej faktycznie, wiesz, jest, wiesz, nie żadna tam, no z żadnymi tam innymi stopami, po prostu naprawdę jest, wziąłam sobie najpierw spróbowanie. O, te gwiazdki, sobie wziąłam spróbowanie. Patrzyłam jej półtora roku, nic mi się nie dzieje po prostu. No wyglądają super. I wzięła mojej Basi. Tylko, że ona taka właśnie taki bardziej kółeczko, to jak coś, jak ty masz kopuszek, wiadomo, no bo żeby w szkole jej się gdzieś nie, nic tam nie stało, nie? Tylko się nie pociągnęła. I powiem ci, że teraz, przecież on stop chodzi w tych kółeczkach, a to jest za 400 zł, kończyki złote leżą. Po prostu leżą krzewnie, mówię. No nie ma co właśnie czasami. Dokładnie, ale wiesz co, wcześniej w ogóle mam taki kółeczko, bo ja kupiłam kiedyś, kiedyś właśnie z tej stali chirurgicznej, się to zakończona strona nie może. I co ty? I zaraz, uszka były czerwone, nie wiesz, co jej niewidocznie było, że jej nie pasowało. No i teraz stwierdziłam, że będę wiesz, jej zamawiać jeszcze jakieś inne, to już po prostu z tej firmy tylko już nie będę szukać. Ale to są co, nie stal chirurgiczna tylko? Nie no, stal, tak jest chirurgiczna, bo kiedyś kupiłam niby stal chirurgiczna. Aha, okej. I jej jednak uszy czerwieniały, więc coś tam było widocznie, czy jakaś mieszanka znaków, czy właśnie. A poza tym zauważ, czasami jest tak, że ponosisz chwilę, i ten sztyft robi ci taki czarny, nie? I no. Ucho w ogóle, nie? A tutaj, się nie robi. No, tu mam cały czas, wiesz, w kolorze złotym. A w tej bardzo często chodzę, bo bardzo je lubię. No ładne. I te zerkonie też ładne. No. Ja w ogóle myślałam jeszcze o jednej dziurce tutaj, żeby mieć 3. Ja tak sobie właśnie kiedyś... Ty masz 3. Ja tak. Mam tu dwie sobie te zrobiłam tam. Bo moja ulga zaczęła, wiesz, ją liczyć o... no, a to sobie zaraz jeszcze żeby zrobimy, to właśnie też taką samą poczuszkę z Max Factora, to sobie później właśnie też nagram, że wiesz, że sobie robimy te brewki i błyszczykiem ci zrobię usta. Dobra. No, to zobacz, pół do 11. Może troszeczkę przy... Tak jak byśmy na 11, nie? Byśmy... No, patrzę, troszkę ci jedna poczuszka, może to oczko przyciemnić minimalnie dosłownie. Tylko powiekę górną. Będę kreskę sobie po prostu. Troszkę ci wzmocnić. I otwórz sobie. No i się podniesie może optycznie, nie? No ja mam właśnie tak czasami sobie robię takie ciemniejsze. Nie będę takiego się cieplone, naprawdę bardzo neutralny. No i kapik. Na przykład się stwierdziłam, że tylko wyciągam te drogeryjne wszystkie rzeczy. Takie co mi można kupić rozmanie, to nie później sobie już wypiszę. Bo czasami też kremki się pytają. Zrobisz rolkę? Słucham? Rolkę chcesz zrobić? No to właśnie zaraz jak te brewki będziemy sobie usta. A potem już gotowy efekt, myślę, sobie już a zobaczymy na razie włosów, właśnie jest. Nie zdążymy takich, jak musimy zdążyć. Myślisz? Nie, nie mam się, że zdążymy. Jak już sobie dałem? Kreski? Nie, wiesz? Nie, cienią stworzyć. Tu się patrzymy. O, właśnie. Cienią fajnie, właśnie. Tak, bo to sobie trochę bardzo efekt. Jest już prawie do takiego makijażu, powinien ci nawet nic na robić cienia. I czym robisz to teraz? Teraz robię się tylko tym cieniem. To jest hebe, ostatnio kupiłam właśnie, ale to jest inglot, robi dla hebe. Tak. To jest z tego, tak? A to jest Revolution. No to angielska. Tak. I to chyba w Denemie? To jest w tym. To jest w Rossmanie, na przykład tu jest w Futurze u nas, bo nie wszędzie ten. I właśnie wziąłem jakiś czas temu na próbę i powiem ci, przy super stopaleta. Są bardzo trwałe. Tak, zobacz sobie. A ty mi zrobiłaś, jakie ładne. Ten dzielisty brałam. Wzięłam się dobrze na spróbowanie, ale i te połyski są fajne. A ja ci połysk dzisiaj z Kloresy, taki top. O. Taki top właśnie na... No to wypiszemy później wszystko. No i naprawdę wiesz co, bardzo trwały sobie cień. No to... Zuzia, proszę.
coś fajnego takiego można ten. Poza tym, wiesz, przychodzą do mnie klientki na lekcję makijażu. Mhm. Tak, robisz takie szkolenia? Tak. O, taka lekcja makijażu na siebie. Super. To wiesz, też zależy, w jakim stopniu zaawansowana jest klientka. Mhm. Zazwyczaj są od zera. Mhm. Ostatnio mi klientka powiedziała, w tamtym roku była u mnie właśnie na tym. W tamtym roku była u mnie tak od podstaw. Śmieję się, że już się wyćwiczyła. Aha. I teraz przyjdzie na część dalszą. Aha. Chcę się nauczyć czerwone usta sobie robić i kreskę takim wieszczonym lajerem, takim pisakiem. Mhm. No dobra. No to jest filozofia, ta kreska. Żeby ładnie zrobić. No. I nie. I kto się patrzymać? No i wiesz, chodzi mi też o to po prostu, żeby jednak. No klienci też nie mogły spróbować jakiejś drogeryjnej kosmetyki, mówię, bo to u mnie wszystko jest do próbowania oczywiście. Mhm. Ale wiesz, wypisz taką listę, podkład, korektor, jakiekolwiek cienie. Klient ze Sephora z Douglasa. Mhm. No poza tym po co jest taka wielka paleta 12 kolorów, jak ktoś się wiesz, na sobie wcale nie maluje, to nie zużyje. Takiej nie zużyje. Tak, ja mam z nich lata już chyba z 2 lata, takie 3 cienie właśnie. Cielisty, ciemniejszy i taki ciemniejszy, dużo ciemniejszy. No to jest no. Nawet jeszcze ręka nie widać. Dokładnie. Więc to jest, wiesz, nie chodzi, żeby sobie już nakupić też. Ja zresztą właśnie zawsze staram się do klienta i mówić. Poza tym przychodzą też ze swoją kosmetyczką na takie lekcje makijażu. I ja się mówię zawsze, że to nie, żeby mnie wyśmiewała, że po prostu, nie wiem, coś sobie klientka złego kupiła, tylko żeby zobaczyć, co się kolorystycznie nadaje po prostu dla niej. A poza tym, żeby w przyszłości cokolwiek sobie będzie kupowała, żeby miała więcej świadomości. No tak. Wiesz, co sobie ja na przykład się bardzo boję, powiem ci, różowych cieni. Bo boję się właśnie, że wyglądają oczy takie, wiesz, przekrwione, takie. Jakieś... Jak już. No nie taki, no, wiesz, ja się nie boję, taki właśnie chłodny. Tutaj jest róż, ale jest taki właśnie opalizujący. Tak, i to taki nawet na ten, to nawet taki na wieczór spokojnie mógł być. No patrz, jak szybko się udało, nie? No właśnie, tak sobie myślę, a na krzywdzie może wiesz, tak w kwietniu wiesz, trochę jeszcze mam tam gdzieś luźniej. Są już też próbne, ale już później to już gorzej będzie z tym czasem. Maj, czerwiec to... I zamykamy? Mam jeszcze komunię, ja też mam jeszcze komunię, Piotrusia. Cena? Mhm. O, tak. Masz już rację? Ja idę też na dwie, ale na chrześniaków w tym roku. Ja w tym roku sobie dobałam się na komunię, kupiłam sukienkę 2 dni przed komunią. No i tylko sobie prawdziwie na tej komunii byłam. Co ty? Więc wiedziałam, że sobie nic nie kupię. A jaki kolor? Jakaś jest ma? Taki pudrowy róż. Bo coś takiego jeszcze szukałam. Z takim cieniutkim szyfonem rękawem, ale się długim. Mhm. No taka, tu jest taka troszkę połyskująca, to jest taka grudzina i spódniczka taka dotąd jest, wiesz, z jakiego materiału. W samym kolorze. Mhm. I taka jeszcze tak jak troszkę. Tak pod szyją, tak wiesz, troszkę jest zdobniej. Więc no. Jesteś ready? Gotowa. A tak jakoś tam roku myślę, że nie mogłam długo nic takiego znaleźć, co mi się podobało po prostu, a... No na 2 dni przed to odważnie. A pojechałam właśnie w końcu do sukienki, którą miałam, ale stwierdziłam, no w czymś muszę jej się kupić sobie jakąś marynarkę, bo ona była wierzą z takimi rękawkiem jak ta, więc stwierdziłam, że będzie szło do tego wyłupy, nie? Ciekawe właśnie, jak będzie w tym roku. No właśnie. Dzień przed komunią mi się bardzo zimno, bo jeszcze w kościele byliśmy w kurtkach, takich naprawdę w kurtkach. W którą wy macie niedzielę, maja? Trzecią. Właśnie już miałam tylko w trzecią, więc teraz możemy w trzecią. My mamy w drugą. Pani, bo nie jest komunii wtedy i po prostu... Tam jakieś położyłem. Dzisiaj wam mówi, a później leży na wierzchu, oczywiście, nie widzę. Co na tym dniu kobiet? Do końca tam byłaś? Bo jeszcze będzie miałaś ten występ swój cały? To już nie byłam, bo po 6 pojechałam chyba. No to ty tak jak ja też się z... No bo byłam też na górze się pożegnać. Tak, ja no i chyba jakoś właśnie zaraz babcia zadzwoniła. Żebym przyjechała, no albo mieli jedne zakupy z tatą. Ja też przyjechałam, chyba jechałam jeszcze do Biedronki.
No ja już też byłam spakowana, wtedy tam poszłam na górę. Poszłam się jeszcze właśnie tam chwileczkę porozmawiać z tą właśnie panią. A widziałaś się, że z Zosią, Brodzik? Nie, w końcu się spotkałam. Ja tylko jeszcze chciałam wiesz co, porozmawiać chwilę z tą panią właśnie Magdą, to co wtedy właśnie się, z moją, to z wychodzenia mojego syna, to chwileczkę tam do niej poszłam, no do ciebie tam się zajrzałam i ja tam wszystko spakowałam, więc zeszłam na dół też po prostu już. A miałaś ten łatwo wyjechać? Tak, bo ja tam z boku stałam. Ja na tym parkingu przy tym. Przy hali sportowej chyba tam też? Nie, przy tej bibliotece, wiesz? Mi się wtedy udało, jak przyjechałam. Więc sobie na radę, tylko wiesz, z tymi wszystkimi kuframi wyjść tam nie mogłam, bo było już tyle ludzi tam przy tym polu. Dużo było ludzi, dużo. Do nas jeszcze Asia przyszła na górę, przerobić sobie zdjęcia, trochę pogadać. Przemiła kobietka, nie? No tak, taka tego, sympatyczna. Co tam weszło, to naprawdę... Taka się pani Magda się śmiała, że też właśnie... Ani na panią Brodzik nie trafiła, no w ogóle mówię jakoś tak, tak. Jestem, ja tu w ogóle tak mówię, nic tu nie widziałam, w ogóle co tu się dzieje. No ona tak łaziła przecież cały czas, nie? Tak. Dokładnie, no ale ja później właśnie poszłam na górę, też już na ten, nie trafiłam na nią. No zresztą Marta też tam się zbierała. Jak ja już tam ostatni raz, tak, no bo też ja ile, dwa razy chodziłam, trzy razy ze swoimi rzeczami. Zanim wnioskowie, żeby było takie krzesło i lampa, no kufer, to bardziej mówię, no też... Wiesz, przez tych ludzi tam sześć po prostu, no. I tak raz chyba krzesłem czymś powiedzą, znaczy piwam, no. To też jej mąż przyjechał, więc nie wiem, czy... Marty? Tak, czy oni tam się nie zdążyli tak zwinąć, bo też mówiła no, ta pani wcześniej, ta z Domu Kultury, właśnie, żeby się... Znaczy do biblioteki? No, żeby potem już, wiesz, tak jak zacznie się ten występ, ten wieczorny, to żeby już tak nie chodzić, więc zebrać się wykład wcześniej. W zeszłym roku była Nosowska, tak? Nosowska, tak. No bo właśnie widziałam na jakiejś relacji. No trzeba się z mojej biblioteki, to też wyszło może się. A i tam zdjęcia były wisiały, tam gdzie byśmy się umalowały. To też było, to widziałam właśnie. Ale nie, nie bardzo fajnie. Fajnie, że coś się gdzieś organizują. Większość pań to myślała właśnie, że znaczy okej, albo chętna, ale że będzie wszystko darmowe. To wtedy no, najbardziej byłoby chętne. Nawet spokojnie ostatnio poszło z tym ściąganiem rzęs. Z tym odklejaniem. No, teraz na początku sobie przetuszujemy, zobaczymy na ile ten, jak coś się tutaj takie naturalne. No nie takiego, co miałaś w sumie. Dobra, czekaj, bo będzie dużo jeszcze. Jeszcze przetuszujemy i będziesz... W ogóle teraz widziałam na TikToku czasem, znaczy nie mam TikToka na YouTubie. Takie pomady jakieś takie, nie? Bronzery i róże takie właśnie w sztyftach do konturowania. Tak. Ciekawa jestem, jak to działa. Chociaż ja tak nie używam, ale... Nie, no fajnie, tylko że właśnie wiesz, żeby za dużo nie nałożyć, plan sobie nie narobić. No tak, właśnie jak widzę nieraz, wiesz, dziewczyna się wykreskuje cała na różowo i na brązowo i potem to blenduje. No czasami wygląda to ładnie, ale jak ktoś nie umie, zrobi sobie takie odcięcie, wiesz szyi. No wiesz, rano, żeby mieć wprawę, no bo wiesz, rano byś się chciała wyszykować. Tak no, jak weźmy, miałem, tak. Jakiś czas temu właśnie panią na tą, na lekcję makijażu, to zobaczę do góry troszeczkę. No i ona mówi tak, no kupiłam sobie tego, no bo ta pani tak, ja się tak pach, chciał mi to powiedzieć, bo ten to ładnie wyglądało. Ale jak ja mam się w domu, mam tym wymazać. No, a to masz takie cieliste na linię wodną? Tak, to jest skrodeczka akurat. A z czego? To jest kiko. Fajne, bo to nie ma chyba w Polsce. Jest też z Prof Hebe. Nie wiem, czy tak? Stacjonarnie, ale jest online. Ja już rozwiedzam, że nie mam czegoś takiego. I ze strony Kiko ja zamawiam. To akurat zamawiałam ze strony Kiko. Może na Allegro by było też? Może. Nie wiem, ile wiesz, co trzeba tam ze strony od nich zamówić, żeby była darmowa przesyłka. Ale ja ostatnio parę rzeczy zamówiłam i już za przesyłkę nie płaciłam nic. No ale z tego kosmetyki i tak są w dobrych cenach, nie? Z tego, co pamiętam. Tak. Fajne. Bardzo lubię. Ta jeszcze, że używasz sobie sama.
to ona jeszcze ma taką, wiesz, gąbeczkę do rozcierania na przykład, jakbyś sobie chciała, tak? Mam kilka konturówek właśnie z tego, pomady mam kilka właśnie z tego, teraz jeszcze szczypty właśnie te brązowe do konturowania robią. Dobra, czekaj. Rzęski sobie przetuszujemy. Chciałaś coś nagrać? Chciałam nagrać za sobie brewki właśnie, jeszcze żele, i usta. A tak już jestem gotowa. Zawsze w tym nagrywaniu to więcej czasu schodzi już. Nie, no zobacz, spoko. Ja tylko zaraz zerknę, jak skończyłam makijaż, tam pani nic nie pisała, jak tam im idzie na tym teatrze. To w Krakowie są, czy gdzieś? Gdzieś w Krakowie, no. Właśnie, czekaj, poniedziałek. Następny jeszcze jadą na tą kasojera. A Adzia moja z przedszkola jedzie do fabryki czekolady. Będzie manufaktury czekolady właśnie w Krakowie, jadą w poniedziałek. I już nie może biedna przeżyć, czy będą robić te czekoladki, tam będą rozjeść, czy będą mogli spróbować, czy tylko będą robić. I tu się patrzymy. Są to jednorazowe czeczki? Tak, tak. To są takie małe szczoteczki, które kupisz sobie przez panie do czyszczenia przestrzeni między zębami. Aha! Ale, no, ale to, fajnie. To już właśnie do laminacji brwi, do rzęsek, szczególnie jak są drobne takie rzęski, małe, to no najlepiej, wiesz, mi się wyczeszę. Ja... Roga mnie przeszkadza? Nie, spokojnie. Wiesz, jak dobre ja mam rzęski, to też nie muszę, wiesz, tak dokładnie wytuszowywać. O! Przemówię sobie. I troszkę wyżej. No to ostatnio masz takie osiem w dół. No. Ale dobra, nie mam wcale. Jaki to tusz, ten z Rimmela? Ten jest bourgeois. Dałam się niewodoodporne, żeby sobie go łatwiej zmyć. O, ale zobacz sobie. Różnicę? No. Muszę zrobić do telefonu, żeby zobaczyć do sklepu. No pięknie. Masz. Nie, super. A tu jest ten. Właśnie ten Twisted Volume. To jest ten tusz, tak? Tak, tak. Mhm. On ma też fajną szateczkę właśnie. Taką, o, fajna, wiesz, no. O, taka jest porządna, wiesz, że możesz sobie od tych takich najdrobniejszych, od samej nasady rzęsy pomalować. Dokładnie. Fajne. Z tych jednorazówek też są takie, wiesz, silikonowe szczoteczki. No tutaj są, one są takie szersze, nie? Ale takie właśnie, kiedy się utrzyma, właśnie, na przykład, wiesz, nie, ktoś wie, przychodzi jakiś dzienny makijaż bez doklejenia rzęs, a właśnie są drobne, wiesz, rzęski krótkie, no to te są dokładniejsze szczoteczki. Ona ma krótkie wąski, a nie po prostu wtedy powieki, ale to już klienty tak porządnie przy samej nasadzie. Też właśnie drzwi, jak wiesz, i on nie wie czasem, tylko jeszcze muszę zrobić lewe oko. Lewe, lewe, bo ja lecz lewo mam takie czasami. Taka maseczka właśnie, taki balsam do ust, bardzo wydajna, cztery dyszki, czasami z promocji. To też produkujemy?
tak, bo to jest super. Już piękno poleciłam sama do domu, używam, dzieciaki też mnie używają. Taka wyżerająca, ugładzająca? Tak. I fajno. Właśnie, wiesz co, po niej usta są takie, wiesz, jak po błyszczyku. I naprawdę bardzo długo się trzyma. Nie tylko na nas. Można spokojnie jej używać. Kurczę, 2 lata temu robiłam sobie kwas hialuronowy, mam tutaj właśnie usta. Nic mi się też nie działo, w ogóle nie miałam przesuszonych, nic. I od może miesiąc zauważyłam, że właśnie mi się zaczęły pojawiać suche skórki. Obgryzam, tak wiesz? I już czuję, że ten kwas tak jakby, wiesz, schodzi, bo to nawet nie tyle już powiększyłam, co właśnie tak nawilżyłam te usta. No. Bardzo byłam zadowolona i nie wiem właśnie, czy sobie może zrobię jeszcze kiedyś. Chociaż bolało tak, że... No właśnie tu była mi klinika w zeszłym tygodniu. Już zrobiła sobie 3-4 lata temu permanentne brwi. To miał być jej początek, miała jeszcze sobie zrobić kreseczkę i usta. Po permanentnym brwi powiedziała, że już może być na lepszych, bo jak jej zejdzie. Ale czemu tak bolało? No, że brwi tak bolało. I powiedziała, że na... Brwi? Tak, że powiedziała, że na kreskę, tym bardziej na usta. Nie, no, na kreska podobno bardzo, bardzo boli. Ale mnie usta tak, jak mi... pani pielęgniarka wstrzyknęła chyba 0,5 ml i mówi do mnie, że no to na razie tyle wystarczy, zobaczymy tam za kilka dni, no nie, jak to się wszystko zachowa, jak pani będzie chciała, to wstrzykniemy resztę. Ja jak wyszłam, no mówię, absolutnie nie chcę już nic, żadnego kwasu, nic. Ale słuchaj, taki piękny był efekt po tygodniu, jak one tak wiesz, sklęsły, że poszłam jeszcze do potoku. Są jakieś tam powiększone bardzo, ale już ładne, właśnie takie wypełnione. Wiesz co, górną wargę mam troszkę większą, bo jak patrzę na zdjęcia, to nie miałam wcale górnej. No ja za to się już nie ruszę, już z nic wiekiem usta klęsną, więc właśnie też chyba się wybiorę. Zawsze mam takie pewne się usta, a teraz już jakoś tak. No ładny też masz kształt. Kolor. Taki bardzo naturalny, to jest Essence. Piękne. Tak samo za parę groszy można kupić w Hebe. Erosive są delikatnie. Naprawdę bardzo długo się utrzymują te konturówki. I się bardzo z nimi porobiło. Cała formalność taki. Wiesz co, głównie kontur troszkę rozmyty. Uwielbiam takie. I teraz rozkrócę troszeczkę. Jest też właśnie taka z takich nudziakowych w beżu, ale ta jest co nie idealnie tak pod kolor, nie? Tak, pod kolor twoich ust, więc beżu byłaby dla ciebie za blada. No takie były takie nudziaki, ale że bardzo delikatnie, bardzo makijaż sobie po prostu możemy zrobić. Super. I parę też mam delikatne, już tu mam taką bardziej... Przepiękne te usta. Taką bardziej, wiesz co, taką bardziej jaskrawą też kupiłam, taką różową. Nie, tą konturówkę. No i teraz właśnie w sobotę miałam panią. I to też chętną, to w Hebe Essence kupisz. Nie wiem też, czy jest stacjonarnie, bo ja dużo zamawiam przez internet przez aplikację. No i tak wzięłam właśnie wtedy na spróbowanie jeden kolorek, znaczy jedną tą sztukę. I ostatnio podokupowałam sobie jeszcze na jakiejś tam promocji, były więc nie wiem, coś około 10 zł. Spierzenia też są bardzo dobre kontrówki. No to kojarzę. Jeszcze to się jest inna, a troszkę bardziej dasz jest taki, taki śmieszniejszy. Na ten jest taki różek. Ja już od poniedziałku kupiłam, teraz już kupiłam drugą. Super. Bo bardzo często używam. Taki młody kolorek. No ja też mam taki...
W DM-ie ostatnio kupiłam z Altery też takie właśnie pomady, takie, takie grube kredki, wiesz, takie właśnie do konturowania i do środka. Aha, też w takim kolorze, tak? Troszkę kupiłam. O Jezu, jakie ładne. To też muszę... Piękne i tak, wiesz co, fajnie podkreśla też usta, Boże, zęby. Nie, nie ma takiego efektu żółtych zębów. Nie jest taka beż, tylko taki naturalny po prostu jak kolor twoich ust. Do góry troszkę patrzymy. Ja to ostatnio już nawet przestałam te... Ja dolne też rzadko mnie tuszuję, bo często podrażnione oczy i drażni mnie, jak nawet wiesz, co tuszuję swój dolne. O, ale masz przynajmniej. Na co dzień. No to wiesz, mam rzęsy trochę, ale brwi nie, bo tutaj wcale, jeżeli nie krewka, to koniec okredeczką muszę być codziennie. Ale masz też ciemne włoski. Henne masz? Wiesz co, no henne też już sobie powinnam zrobić. No nie mam swoich właśnie jakichś takich jasnych. Ale dzisiaj sobie już taką troszkę też kredeczko ciemniejszą zrobiłam, bo już jakiegoś też mówiłam. Ja się moja Ada się spytała, no czemu ty sobie musisz dorysowywać brwi? No widzisz, tak jakoś się nie. Nigdy nie miałam tych brwi bujnych i kiedyś mi koleżanki zazdrościły, że nie muszę sobie regulować praktycznie. No bo pewnie faktycznie ja tam brwi rzadko, tam jeśli nie miałeś włoska pojedynczego sobie wyrwałam, a dziewczyny wiesz, regulowały i wiesz... Miały krzaczki. Dokładnie, a ja... No ale to wiesz, coś za coś, nie? Strachem mi tam się coś powycierało, coś tam wypadło, no i... Trzeba malować. Dokładnie. Czym ty mi te brwi robiasz? No to chyba to akurat nie zrobię rejdę, nie? Bo z Anastazji mam takie cienie, ale kolor mi tak dopasował pod ciebie, więc taki bardzo odwrotny. Taki taub, nie? Właśnie. Tak. I końcówki masz troszkę ciemniejsze. Po prostu. I? Znaczy ja ci zrobiłam ciemniejszy cieniem, to troszkę jaśniejszym, a zaraz sobie jeszcze przemyję. Dobra, czekaj, ja sobie też włączę. Tak, żeby cię nie zasłoniło. O, nie mogę się robić już. Nie, to byś chwilę wytrzymała. To później już ustawę robimy. To nie trzeba. Z przyzwyczajenia tak się gnęłam. To ci wziąłem tutaj kobla, ale się już spędziłam, mówiłam ci. Tak, bo to używam się do rąk, do ciała, takie właśnie są odkryte tam. To czekaj, muszę stanąć z tamtej strony. To jest taki jakby balsam rozświetlający, tak? Tak, taki z drobinkami. Właśnie pod tą kontrówkę. Jakie to ostatnio było jeszcze kolorowe? No bo jakoś jak przejdzie tych pomadek się ten, ale będzie teraz coraz więcej klientów, też chcę nam właśnie jako wykończenie. To jest chyba też takie już pomadki w płynie mają już wykończenie, wiadomo, one są takie trwałe. Tak. Mają takie wykończenie już bardziej właśnie połyskujące. No ja na śluby paniom młodym, czy tam
nie za bardzo nie polecam błyszczyk, dlatego że jak mam gdzieś włosy rozpuszczone przy twarzy, albo tylko smyki, nawet tutaj pod kościelnie wiatr zadzieje. Przyklejone. No dokładnie. Więc ja też, wiesz, czy znaczy ja po tych matowych podatkach, no bo one są najtwardsze te zastygające, więc zawsze daję jako bazę konturówkę i matową pomadkę, ale potem daję taką, wiesz, nawierzch kremową, taką na matową sobie zastygnie. Bo ona wtedy, wiesz, ładniej tak, ładniej podkreśla te usta, nie są to usta takie matowe, ale wiesz, nie przyklei się tak włos ani nic. Włosy takie mam mieć? A to, no bo to się jeszcze, wiesz, jeszcze się nie skończyłyśmy. To tak już w obiektyw jakbyś się popatrzyła. I tak możesz sobie... O, super. Jeszcze wiesz, mam sobie... Nie, to jest przeźroczysty, ale troszkę ciszył trwa. Ja się tylko wyczesałam tylko spiralką, bez żadnego medalka. Poprawiłem ci kawałek. To jest spirale. Takie są mozaiki. Dobry wień. Mozaiki, wiesz, do rysowania włosków. Jak czasami gdzieś może wiesz takie, tylko gdzieś są ubytki czy coś. Po prostu to, czy tak jak właśnie panią na przykład właśnie permanentnie jaśnieje i gdzieś tam sobie chcą zagęścić. Wiesz, niczego już cienię, to ci od razu robię takie, wiesz, linie włoskie. No tylko musisz sobie tak dorysowywać, wiesz, jak rosną twoje włoski naturalnie, nie? I faktycznie też daje taki naturalny efekt. Nie masz takiej plamy. Ja nam też jak cieniem gdzieś tam klientką i równuję, to później też gdzieś mazaczkiem po prostu... Nie. A już później zetrę, żeby wychodziła? Nie. Dziękuję bardzo, ale na mnie dzieje się pisała sobie też. Ostatnio jakaś tam agencja wyhaczyła. Dostała się dwie paczuszki, no ale wiesz, no, muszę wrzucić reklamę tego, nie? Tak. Ja też jestem taka wiesz. I też czasami nie, jakieś kody rabatowe dają i też się z tego zarabia. No więc wiesz, no może coś tam jeszcze wiesz przyślą. No coś muszę wstawić, to sobie jeszcze marcowe jest tam. Nie, to nie tak źle. Tak wiesz, relacje chociaż jakokolwiek ustawiłam, żeby... Żeby coś położyli ich oznaczyć tam. Kurczę, jak te niektóre dziewczyny, wiesz, robią te rolki, wiesz, takie, wiesz... Miałam ci właśnie mówić, że są takie, nie? Warszawy czy skończą. Ale wiesz, kiedy one mają czas, po prostu to wszystko. Bo mi się wydaje, że mają dużo też osób, ma takie właśnie... Bo ja, wiesz, wychodzę z pracy, wracam do domu i po prostu... A, to już w ogóle takie, wiesz, dokładnie. Gdzieś przy pracy, że ktoś ci nagrywał, no to tak. Naprawdę... To nawet... i by musiał być, wiesz, osobny kamerzysta, który nagrywa nas, jak my nagrywamy. Tak. To tak jak właśnie napisałam koleżankę fotografkę i ona mówi, że po prostu no ona musiała mieć asystentkę po prostu, bo ona nigdy właśnie nie ma żadnego backstage'u i tak dalej, no bo skąd ma ten backstage mieć w sumie, nie? Tak się patrzę, ale chyba nie będę przyciemniała dolnej powieki. Może bardzo naturalnie też tak troszkę cieszę, że nie zabrałem. I mam sobie makijaż skończymy. 11. No. Nic, co? No i czas. Was szybko włosy ogarniemy. Coś jeszcze zaraz czekamy na bramę. O i na przykład z Catrice też ostatnio kupiłam taki wyświetlający brązer, ja też go mam dzisiaj. Bo jestem wzięła ostatnio do domu. Taka tafla. Taki naturalny, ja tylko mam trochę różu oświetlającego i żadnego rozświetlacza nie mam. Super.
I taki wiesz, na lato, nawet jeśli będziesz troszkę opalona, sobie tylko musisz wiesz co, policzki i po prostu... Cicatrice. Tak. I naprawdę się trzyma, bo ja już, że tak powiem, nie mam cię pierwszy dzień. Już przetestowałam cały dzień w pracy. Wiesz co, ja mam wrażenie, że właśnie do łask wróciły powoli, na szczęście, te nasze polskie kosmetyki, polskie firmy i marki. Bo naprawdę są dobre, tak samo jak kremy, które można kupić, no, wiesz, za 30 zł w Rossmanie, a na Allegro, czy tam, nie no, na Allegro akurat nie, ale na takich, wiesz, Zalando, czy takich grosz, w których są inne firmy, inne marki. Ten sam skład, tylko 3 razy droższy. No, obyczaj, że wiesz, gdzieś tam chcę spróbować, to jest ciekawe, gdzie? Ale dokładnie, mamy naprawdę dużo. W ogóle w drogę jest dużo naprawdę kosmetyków do makijażu i można zrobić cały makijaż pełny. Takie nie trudno, że ja nie mogę, żeby tylko takie drogerie nie, no bo wiesz, że z klientami do pani liczy, ile jest za makijaż, prawda? No to ona też przychodzi jakby po trochę takie luksusy, no, makijaż, usługa luksusowa. No dobrze, ale też gdzieś tam używam takich rzeczy pojedynczych z drogerii do makijażu, no będą sprawdzone i nie widzę różnicy w tych droższych odpowiednikach, no właśnie, po prostu. To chodzi, że ceny są. A klientki też sobie lubią coś podpatrzeć po prostu, bo na przykład te konturówki z Essence. Nie wiem po ile osób do Heber poszło tego no, kontrówki. Później klientki właśnie, żeby mówiła, że to coś takiego niedrogiego jak pani dawała. Na przykład. Albo w tamtym roku też na... To jest taki rozmyty, tak? Ten kontur. Tak. W tamtym roku też do makijaży ślubnych używałam pomadek z AA. Naprawdę miała taki świetny kolor. Poczekaj, ja się jeszcze troszkę rozświetlę ten dekolt już całkowicie. Już nie nakładam tego. Bo taki brudny róż właśnie ładny wypuścili, taki naprawdę naturalny. Z AA? Tak. I te pomadki, wiesz, no to nie są trwałe pomadki, to nie zastygające, są takie, wiesz, kremowe. Ale po prostu dana, wiesz, na pomadkę taką tą zastygającą matową naprawdę pięknie się trzyma i daje bardzo ładny kolor. I na przykład niektóre dziewczyny po makijażu później powiedziały, że nie chcą, żebym im dawała, wiesz, próbkę do poprawki, tylko po prostu pytały się o kolor i sobie kupowały. Ja jeszcze wiesz, gdzieś tam później używały na co dzień. No ja sobie bym tą z Essence też kupiła. I ten, ta pomada do brwi też super. Leci później. Tylko z Anastasia Beverly Hills, tak? Tak, tak. To są takie cienie do brwi. I powiem ci naprawdę, już mam na 10 lat. Nie do zdarcia. W sumie no, jakbym sobie zrobiła tym i na to tym medalkiem tak troszkę, nie? Najpierw medalkiem, już sobie uczesała je jak... A najpierw medalkiem? Tak. A potem jak się chwileczkę modełko podeskniem, sobie cieniem, tylko wypełniasz tu, gdzie potrzebujesz sobie podkreślić. Poczekaj, ja sobie jeszcze zdjęcie zrobię. Tutaj już jak sobie. Tak byś delikatnie troszkę się długo popatrzyła? Ty tylko popatrzyła, a właśnie broda wyżej. A ty jeszcze popatrz. Gdzie? Dokleić ci rzęski? Jak też. Bo tak myślałam sobie, ze 2-3 kąteczki dosłownie tylko. Tak, ale to nie na pewno naturalne. Jenka też mówi, że ona jest taka bezrzęsowa, ale...
Ale mam normalnie taką taflę na ustach. To masz oświetlające. Ale na ustach? No, ale powiem ci błyszczykówkę. To są te nowe 2000 kalorii. Właśnie masa, która wypuścili. Naprawdę super jest. Nie wiem, jak się dobrze trzyma. Ale... No, nie będę go zmywać. Sam niech zejdzie. Jak ci będzie wkurzał? Nie, spoko. Wiesz, tak pierwsze wrażenie, jak tak długo naprawdę nie używałam długo błyszczyków. Nie, bo ja takie błyszczyki już, że ja wiesz co, od jakiegoś czasu teraz to właśnie rano jak na szybko wychodzę i sobie nawet właśnie, ja też lubię sobie taką naturalną, wiesz co, konturówką. No właśnie, ja też mam ładne. Masz pod koszulę, ładnie. Tak. A właśnie koszulę, tak lubisz na koszulę. Ale wiesz, że sam się bardzo śpieszy, naprawdę. To ja sobie tylko tą rano. Po prostu szybko nałożę. Tym masełkiem, tą maską? Tak, po prostu. Aha, i stawiasz? Tak. I to wiesz, ona jest tak właśnie ma taką, wiesz, daje taką powłokę. W dół się patrzę. Taką troszeczkę właśnie lepką, daje taką, wiesz, błyszczącą. Ty już masz sklejem? Jak ty to umiesz robić? Ja to po prostu... Zaraz nie wrogaj, się... Nie, spoko. Wiesz, komuś to nie jest żaden problem. Sobie też się troszkę, jak nie kryjący długo. Się musiałam namęczyć. Kamerę, no i tak za wysoko kamerę podnoś. Nie, no bo tam wtedy to będzie kobiety takie miały. No. Porządne też. Drag queen. Nie. A nie, no wiesz, jeszcze mogło być. Czułam już, się, ale... tak? Czułam się, jakbym miała 3 tony czegoś na powiekach. Miałam ograniczoną widoczność. No, no, ale efekt w lustrze, jak się widziałam, to był wow. Ja się czułam dużo bardziej przemalowana czułam się, niż wyglądałam. Wyglądałam super, ale tak, wiesz. Znaczy wiesz, no wiadomo, że normalnie to już nie jest taki normalny makijaż. Ale tu to są takie naprawdę bardzo naturalne, bardzo delikatne. I po prostu naprawdę ktoś musiałby się przyjrzeć, żeby zobaczyć, że masz rzęski przyklejone. Nawet takie, masz tu klej. Tak, nawet takie klientki, wiesz, które wiesz, no właśnie coś by chciały podkreślić to oczko, ale się boją, żeby nie było efektu przesuwanego. Jak nakleję takie rzęski, to o nie, no to tak, że jest faktycznie to oko inne. Ale... Staram się, ale nie mogę nie mrugać. Nie, spokojnie, bo się przesunę. Ale wiesz, nie ma przesady, więc też się cieszę, że wiesz, czasami namówię... No niektórzy to tak na co dzień sobie doklejają. No, namówię klientkę i... No wiesz, ktoś na co dzień sobie robi mocny makijaż, dokleja sobie rzęsy, to wiesz, dla niego taki makijaż, nie wiem, w ogóle makijażem. Ale takie klientki, które właśnie na coś się wcale nie malują, no to... Szlubujesz raczej? Sobie jeszcze jest mokry sklej, nie wiem, jak już jest czysty, ale zobacz sobie, że jest naturalnie, ale jest inny efekt. Jest różnica. Muszę też zobaczyć do lusterka. O, widzisz, i oczko się wtedy fajnie otwiera. Tak, małe tutaj. No, a to zaraz jak nawet, wiesz, już klej sobie zaschnie, to sobie już na spokojnie zaraz tam. Jak klej zaschnie, to sobie już zaraz na spokojnie. Dzisiaj już przeczeszę.
To gdzieś tam zawsze właśnie chwytę sobie i musi potrzymać oczka. Dzisiaj nie będziesz miała przesuniętego półświata. Tak. Będziesz miała delikatnie, zajmiesz sobie spokojnie. No musisz się wnączać, ja no nie będę się. Jedynie podkreślone oczko będzie. W sumie też miała tego klienta, który robi, że mi się podobają te rzęsy, ale ogólnie chciała takiego efektu właśnie przerysowania i tak. No nie. Jakie? No, że właśnie do makijażu, nie? Czy tam, i właśnie też jej robiłam takie właśnie z tych właśnie takich naturalnych, takie właśnie w długości jej rzęs. Mm-hmm. I mówię, że pokażę pani na jednym oku, jak coś zawsze, ja mogę je zdjąć po prostu, no tyle. Mm-hmm. Klej jeszcze nie zastygnie, a nawet jak zastygnie, to wiesz, nic coś sobie nie popsuje, nie? Mm-hmm. Zobacza się w lusterku, jeszcze jedno oko przyklejam, mówię, nie, stawiamy. I faktycznie też coś na tym jednym oku jeszcze czuję, że jest inaczej, ale kawałeczkę wyżej. Patrzeć? Tak. To jeszcze takie króciutkie ci rosną, takie zawinięte. No nie wiem, skąd one się tam wzięły. To dobrze rosną. Ale to są może starte, takie stare. Tylko faktycznie, wiesz, muszę sobie kępkę pod nią włożyć, bo wtedy ta kępka by się wiesz, tak do góry odginęła. I... jeszcze w dół. Nie kleję na całym oku, żeby nie było takiego, wiesz, efektu ciężkiego, tylko taki troszkę dalej niż za połówkę. Jeszcze? Jeszcze powinien jako taki krzyk, żeby taki wiesz przejść. To tam? A, delikatnie tu się popatrz. Thank you.
Więc muszę się zastygnąć. No, jest pani gotowa. Pięknie. Przyprawiamy włosy. Dobra. Schodzimy? Makijaż gotowy? Piękny. Dziękuję. Pokaż się do kamery. Dobra. Ja nie malowałam. Idziemy się teraz malować. Idziemy się teraz zabrać. Dobra.